Witamy w studiu Radia 90. Z nami kandydaci na fotel burmistrza miasta Pszowa, Czesław Krzystała oraz Ryszard Zawadzki. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panu, witam państwa. Panowie będą w niedzielę toczyli bój o to, kto zwycięży w tej drugiej turze. W pierwszej lepszy był Czesław Krzystała. 1751 głosów, 32% poparcia, ale o 5% mniej pan Ryszard Zawadzki. Panowie, co będzie czwartego, dowiemy się prawdopodobnie jeszcze wieczorem. Natomiast pytanie dziś, dlaczego startujecie? Dlaczego chcecie, aby rządzić miastem, które wydaje się bardzo trudne do rządzenia? Czesław Krzystała, bardzo proszę. Przewodniczący Rady Miasta Pszowa. Powiem tak, bo od samego początku, od 95 roku, kiedy Pszów uzyskał samodzielność, odłączając się od Wodzisławia, jestem radnym i widzę, co się w tym naszym mieście dzieje. De facto, jako jest inna rola, jeżeli jest się radnym w okresie takim czy innym i funkcje, jakie tam się pełni. Natomiast inna jest rola burmistrza miasta. I dużo osób ze mną rozmawiało, żeby spróbować po prostu zająć stanowisko burmistrza, żeby coś zmienić w tym mieście. Była to ciężka decyzja, nie ukrywam, dlatego że miasto jest, jak jest, w kondycji przede wszystkim finansowej i dlatego się zdecydowałem, żeby spróbować coś zrobić. No ja tylko przypomnę, że to najbiedniejsza gmina w Polsce, tak mówią badania. Panie pośle, bo był pan posłem, był pan wiceprezydentem Wodzisławia, mówię do pana Ryszarda Zawadzkiego, co pana skłania do tego, żeby po 3 latach nieobecności gdzieś tutaj w polityce wrócić? Przybyło mi wprawdzie trochę siwizny, ale jednocześnie też i wiedzy, doświadczenia. Natomiast wcale nie ubyło mi energii i zapału do skutecznego działania dla rozwoju Pszowa. Spędziłem, to prawda, 8 lat w Sejmie i doskonale wiem, gdzie leżą pieniądze i jak po nie sięgnąć, to jest raz. A właśnie sam pan redaktor zaakcentował, że głównym problemem Pszowa to będą kwestie finansowe. Niestety również wiemy, że jeżeli chodzi o dochody własne, to one są znacząco ograniczone albo w zasadzie już do granic możliwości wyczerpane. A więc widzę i upatruję dla Pszowa szansę jedynie w funduszach zewnętrznych. Co dzisiaj najważniejszym jest problemem do rozwiązania w Pszowie? To jest kopalnia Anna? To, co pozostało po niej? Czy to jest poszukiwanie nowych miejsc pracy, panowie? Myślę, że wszystko potroszę, ale prawdą jest, że na dzień dzisiejszy to stoimy przed nową definicją Pszowa. Pszów dotychczas był miastem górniczym. Skończyło to się i musimy znaleźć nową formułę. Ja myślę tutaj o takim kierunku bardziej pielgrzymkowo-turystycznym, ale nie tylko. Przede wszystkim trzeba postawić również na rozwój miasta pod względem biznesu. Natomiast te tereny po kopalni byłej, one leżą w centrum miasta. One mogą stać się czynnikiem miastotwórczym, jeżeli potrafimy je bardzo mądrze zrewitalizować. To jest propozycja pana Ryszarda Zawadzkiego, pan Czesław Krzystała? Powiem tak, że na pewno brak kopalni i tereny pokopalniane są wielkim wyzwaniem dla naszego miasta. Budynki, które były do przejęcia od razu po tym, jak kopalnia przestała istnieć, gdyby one weszły w własność miasta, można było je bardzo dobrze zagospodarować. Dlatego, że tam brakuje nam mieszkań socjalnych, mieliśmy problem z harcówką dla harcerzy. Czy obecna władza popełniła błąd? Znaczy, może nie moja władza, bo tak, po prostu jako przewodniczący rady to nie jest, tak mówię, burmistrz decyduje, rada oczywiście współpracuje, ale... Ale dotychczasowa polityka władz Pszowa nie była na tyle dobra, nie była na tyle skuteczna, jeżeli chodzi o kopalnię? Znaczy, powiem tak, może była skuteczna, skuteczna nie była do tego stopnia, ale władze miasta czyniły wszelkie starania, z tym, że na początku chciano nam te tereny, wszystkie te budynki sprzedać jako dla miasta, a nas nie było stać na to, żeby to kupić i później remontować, bo to one nie były, że gdybyśmy je przejęli, od razu można zagospodarować. Niektóre budynki już zostały całkowicie wyburzone i przede wszystkim ściągnięcie jakiegoś inwestora w te tereny. Mamy również tereny jeszcze inne na terenie miasta, które są własnością agencji rolnej. Także to są rzeczy, które na pewno w
pierwszej kolejności muszą być załatwione, jeżeli chodzi o, nową władzę. A pan też widzi taką szansę, jak tutaj pan Zawadzki, że to jednak centrum pielgrzymkowe może się stać? Oczywiście. Bo na razie pielgrzymki mamy na lodowisko, z tego co wiem. Znaczy, no to już też nie takie pielgrzymki są na lodowisko, jak było kiedyś, jeżeli tu można wrócić. Oczywiście nie ukrywam tego, że bazylika jest jednym z, najważniejszych, można powiedzieć, punktem. Nawet jeżeli był, jak przyjechał do nas pan wojewoda, to jego wizyta rozpoczęła się w bazylice. Teraz mieliśmy konwent przewodniczących rad gmin powiatu wodzisławskiego, też rozpoczynaliśmy w bazylice, ale z tym się też wiążą inne problemy, bo bazylika swoją drogą nie mamy parkingu. To jest tam, będzie największy problem, bo jeżeli będą przyjeżdżali pielgrzymi, oni muszą gdzieś tymi samochodami, autobusami już zaparkować. Także to będzie następny kolejny problem. Proboszcz wyraził zgodę na przekazanie częściowo terenu pod parking, ale to też trzeba mieć koszty na to, żeby ten parking po prostu wykonać. Panowie, jeżeli wygracie wybory, to kto zostanie waszym najbliższym współpracownikiem? Czy możemy dzisiaj poznać nazwiska zastępców? Pan Zawadzki, bardzo proszę. Ja, przystępując do wyborów, w zasadzie nie wskazywałem kandydata i z ręką na sercu powiem, że takiego kandydata dotychczas nie miałem. A chciałbym skorzystać z okazji i zdementować plotki, które w zasadzie przykleiły się do mnie od pierwszej tury wyborów, że będę mianował dotychczasowych urzędników. No ale startuje pan z tego samego ugrupowania. Tak, ale uznałem, że skoro dotychczasowi urzędnicy wyczerpali swoją formułę, bowiem sami zdecydowali się, że nie będą już ubiegać o takie stanowiska, więc będę na pewno poszukiwał nowe twarze. Wiem, że mieszkańcom Pszowa zależy na tym, żeby był to mieszkaniec Pszowa. Biorę to również pod uwagę, ale też najpierw trzeba wygrać wybory, to jest raz. Czyli nie zdradza pan dzisiaj. Pan Krzysztof, bardzo proszę. Ja powiem też, krążą różne plotki i nie chcę się na ten temat na razie wypowiadać, bo idąc dzisiaj właśnie, tu, czekając na zanim pan Ryszard podjedzie po mnie, też mieszkańcy pytali, czy jest to prawda, że moim zastępcą będzie pan Lorek. Nie chcę podawać nazwiska, kto będzie. Mówię, na pewno na 200% będzie to osoba z Pszowa. Dlaczego? Dlatego, że ta osoba musi żyć też naszym miastem. Nie może być, że przyjeżdża, tylko odpracuje swoje godziny, wyjeżdża i potem nie bierze w ogóle udziału w życiu miasta. Także, tak jak powiedziałem, na 200% na pewno będzie to osoba z Pszowa. To, co panowie powiedzieli przed chwilą, bo słuchacze tego nie wiedzą, ale tutaj zdradzimy kulisy. Panowie przyjechali jednym samochodem. Okazuje się, że można nawet dwóch kandydatów, którzy no gdzieś tam jednak walczą o tą wygraną, zaprosić razem do samochodu i razem przyjechać. Może nie wiem, czy będziecie razem wracać, ale dobrze. A widzicie się w takiej roli, że na przykład jeden z was wygrywa, a drugi zostaje zastępcą? Znaczy, no nie, na ten temat jeszcze nie rozmawialiśmy, bo mówimy, najpierw trzeba wygrać wybory. Tu wyborcy mają głos, zadecydują, kogo wybiorą i wtedy możemy dyskutować. Ale to, a pan Zawadzki widzi taką możliwość? No tutaj niestety problem jest natury prawnej. Pan Czesław nie ma wykształcenia, które by pozwoliło, gdybym ja wygrał wybory, żeby mógł być zastępcą. Rozumiem. Pan był też wiceprezydentem Wodzisławia Śląskiego. Pamiętam, gdy był pan dosyć krótko, bo potem nagle zamarzyła się panu kariera poselska. Nie będzie tak teraz, że pan wygrywa wybory i nagle potem startuje? Nie, nie. Zdecydowałem się świadomie i celowo wystartować w wyborach na burmistrza Pszowa. Uznałem, że Pszów potrzebuje wyjątkowych i dużych zmian. Mam wizję, mam koncepcję. Jeżeli mieszkańcy dadzą mi taką szansę, to podejmę się tego trudu i przez 5 lat będę starał się pracować na rzecz mojego miasta, na rzecz miasta moich dzieci, wnuków. Miasto Pszów potrzebuje dynamicznego, niejako takiego kopa do rozwoju. Pan Czesław Krzystała zdobył mandat radnego. To pokazuje, że będzie pan mimo wszystko, bez względu na wynik, dalej w Radzie. Tak, powiem szczerze, że mimo tego, że niektórzy, no nie chcę tego nazwać przeciwnicy, robili ludziom wodę w mózgu, dlatego, że kandyduję i na burmistrza, i na radnego, ale zdecydowałem się celowo z tego względu, że wszystkie ugrupowania pozostałe, które wystawiały kandydatów na radnych z mojego okręgu wyborczego wystawiły osoby, które w ogóle nie mieszkają u nas na osiedlu. Wiadomo, że tak jak na początku było powiedziane, były 4 osoby jako kandydaci na burmistrzów, które miały równomierne szanse, żeby tym burmistrzem zostać i zdawałem sobie z tego sprawę, że jeżeli nie zostanę wybrany na burmistrza, chciałbym dalej dla tego miasta po prostu działać. I mam taką satysfakcję
cieszę się z tego, że A ja się cieszę z tego, że pan przyjechał do nas, bo wiem, że pan unikał debat. Nie chciał pan się w ogóle spotykać z mieszkańcami. Nie, ja spotykałem się z mieszkańcami. To jest nieprawda, że się nie spotykałem. Nie było to bezpośrednie spotkania typowo z mieszkańcami, właśnie. Ale spotykałem się z wszystkimi organizacjami, znaczy może nie z wszystkimi, ale zdecydowaną większością organizacji pozarządowych, z klubami sportowymi, z kołami gospodyń wiejskich, z prowikami i tak dalej. Można tego wymieniać dużo. Dlatego, że jak słyszałem, przychodziły na te spotkania, które organizował tutaj czy pan Ryszard, czy pan Michał, przychodziły osoby, bardzo mało tych osób, przychodziły osoby z drugiego komitetu, tak jakby wyborczego, po to, żeby powiedzmy utrudnić, tam zadać jakieś ciężkie pytania. Dlatego nie unikałem, dlatego, że można to sprawdzić, tych spotkań miałem... Ale bezpośredniego starcia nie było, to dopiero dzisiaj takie pierwsze. Tak, niestety. Natomiast chcę podkreślić, że mieszkańcy Przowa oczekują i potrzebują rozmów, debat i to nie tylko w kampanii wyborczej. Ja z tej strony obiecuję, gdybym miał powodzenie, że będę robił Przów obywatelski. Przów, w którym będziemy wspólnie podejmować wszystkie kluczowe decyzje dla dobra naszego miasta. Może to jest frazes, ale choćby budżet obywatelski i tak dalej, no wszystko to w swoim programie niejako przedstawiam. Dziękuję bardzo i ostatnie słowo pana przystało. Ja powiem otwarcie, że nie unikałem i nie unikam spotkań z mieszkańcami, dlatego że się nie boję, bo nie o to chodzi. Wywodzę się z tego od urodzenia, jestem Przowikiem i mam bardzo dużo znajomych, znaczy może 3/4 Przowa mnie nie zna i dalej to, co powiedział przedmówca, że nie było tych spotkań, jeżeli chodzi o tą kadencję, jeżeli chodzi o burmistrza miasta i uważam, że te spotkania powinny mieć miejsce, ale teraz, jeżeli chodzi o debatę, szkoda, że nie było tej debaty z wszystkimi 4 kandydatami. Dobrze, może by się to inaczej ułożyło. Dziękuję pięknie za wizytę w studio o poranku dzisiaj z nami. Ci, którzy marzą o tym, żeby zostać burmistrzem najbiedniejszej gminy w Polsce. Ryszard Zawadzki oraz Czesław Krzystała. Dziękuję za wizytę, za rozmowę w studio. Radio 90. Muzyka wybrana dla ciebie. www.radio90.pl